Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów witam wszystkich bardzo serdecznie na uroczystościach związanych z 77. rocznicą zbrodni katyńskiej oraz Dniem Sapera. Nasze uroczystości składają się z dwóch części. W części pierwszej oddamy hołd polskim saperom, których tak wielu zginęło na wszystkich frontach II wojny światowej, jak również i wiele lat po wojnie podczas rozminowywania niewypałów i niebuchów. Część tych żołnierzy była skoszarowana w Świdnicy, w 21. Batalionie Saperów. Część druga poświęcona jest upamiętnieniu rocznicy zbrodni radzieckiej dokonanej na naszych rodakach w 1940 roku na rozkaz Stalina w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Twerze i innych miejscowościach na terenie ZSRR. Jest mi żal, że to tak czas mija szybko. Dziękuję w imieniu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, kombatantów za zorganizowanie tego dzisiejszego święta. Dziękuję serdecznie za przybycie posłom, senatorom, pani prezydent, panu staroście, a najbardziej dziękuję i polegam na młodzieży. Nasz zegar biologiczny bije nieubłaganie, a wy musicie nas zastąpić, na co liczymy i serdecznie dziękuję wam, młodzi ludzie, w imieniu tych, którzy kiedyś muszą odejść. Dziękuję bardzo. W jednym z wierszy w stomiku Gwiazda i Piołun laureat Nagrody Nobla Czesław Miłosz napisał: związali człowiekowi ręce drutem i wyśmianego kładli w głębokie groby, żeby nie wzywał prawdy testamentem i na zawsze był anonimowy. Nie udało się tego dokonać oprawcom sowieckim, a ofiary zbrodni katyńskiej zostawiły potomnym testament, najkrótszy na świecie, w postaci jedynego słowa: pamiętajcie. Spotykamy się tu co roku w kręgu, aby oddać im hołd, aby pamiętać, aby wspólnie pomodlić się za ich duszę. Dziś, gdy oglądamy wiadomości, wciąż jesteśmy świadkami niesłychanych czynów, niesłychanego okrucieństwa, w których giną ludzie tylko dlatego, że ich winą jest przynależność do jakiegoś narodu, do jakiejś religii. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy tu byli co roku, byśmy sobie co roku przypominali i co roku powtarzali. Nie ma dobrych wojen, nie ma dobrych konfliktów. Chcemy żyć w pokoju, chcemy oglądać inne wiadomości w telewizorze, chcemy żyć w świecie bezpiecznym. Czasem nam się wydaje, że to nas nie dotyczy, że to jest gdzieś bardzo daleko. To nie jest daleko. Świat zrobił się dziś niezwykle mały. Dlatego pamiętajmy o tych, którzy zostali na przeklętej ziemi, ale pamiętajmy też o tym, byśmy wspólnie dbali o to, aby żyć w świecie bezpiecznym, w świecie, którego nie ogarnie szał niepotrzebnego konfliktu.